Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. My właśnie jesteśmy na mieście, jest po godzinie 17, więc dzisiaj tylko taki wstęp, wiecie, kilka słów do was. Ale chciałam zacząć, żeby jutro mieć też motywację do nagrywania. My teraz czekamy pod takim ładnym muralem, już wam kilka razy pokazywałam. To jest taki narysowany kociak, więc obracam kamerę i już wam pokazuję. O, zobaczcie, tutaj jest jeden kociak, tutaj jest drugi, tutaj jest trzeci, a jeszcze tutaj jest, o, czwarte. Nie? I przepiękne niebo, zobaczcie, jaki piąty kolor ma. Piąte jeszcze jest. Ja też tutaj mam paczuszkę z ziołami dla Ferba, 1-kilogramową. Zawsze kupuję z tej samej firmy, mogę wam później pokazać, bo wiem, że niektórzy mnie oglądają, co mają króliczki, więc te zioła mogę po prostu z całego serca polecić. W ogóle nawet jeśli ktoś tam nie ogląda, a ma zamiar kupić królika, to warto się zaznajomić jakby z tą firmą, poznać ją. Stasiek poszedł z tatą, Ignaś jest tutaj i może Stasiek pojedziemy jeszcze. Aha, no już idą, więc nie wiem co jest. Dzień dobry, w drugim dniu vlogowania, tak jak mówiłam, odzywam się. Jest prawie godzina 13, więc dzisiaj późno zaczynam. Za chwileczkę jadę po Ignasia, ponieważ dzisiaj są, wiecie, egzaminy w szkole, no i jest tylko jakby też świetlica do 13, więc muszę go za chwileczkę odebrać. Stasiek pójdzie... Stasiu, idziesz założyć koszulkę? Stasiu idzie wybrać sobie koszulkę i jedziemy odebrać, bo Stasiek nadal jest w domu. Inhalujemy się, podajemy syropki. Dzisiaj mu podam taki, żeby mu jakby z tych zatok wszystko, wiecie co, spłynęło. Zapomniałam, że mam taki syrop, a myślę, że spoko się sprawdzi, więc będziemy podawać. No. I ja mam też już gardło lekko zawalone. Nie wiem, czy to słychać, czy nie. Więc mnie delikatnie przeziębienie też łapie, ale od razu Ferwek zwleciał jeden wczoraj, później wieczorem drugi, żeby się wygrzać. No, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Piękna pogoda, a u nas choroby. Dajcie znać, czy wy jesteście zdrowi, czy jeszcze też was się trzymają te choróbska, mimo tego, że już jest maj i powinno być super i bez chorób. Więc o, Stasiu tutaj założył koszulkę, która też ma jakąś plamę po prostu niedopraną. Nie wiem, co się dzieje. Nie zauważyłam, nie zaprałam jej. Malutka. Malutka, nie będzie widziała. Nikt nie będzie widział. No dobra. Oczywiste. Pal licho. Jak malutka, to może nikt nie zauważy. Nikt. Ej, gdzie są moje buty, że tak się spytam? A tu! Uwielbiam spod schodu wyciągać, ale odkurzałam i je trochę wsunęłam. Jednego buta masz? No widzisz, no te buty nam wszędzie giną. Przywitaj się ładnie. Cześć. Nie widać cię. Pobieramy buty i lecimy. Kolejny dzień, jesteśmy znów na mieście, nagrywam urywki, jest godzina jakoś 18, znaczy jaka poczochrana jestem. Byliśmy u Zuzi i u mojej mamy, bo Zuzia ma dzisiaj imieniny, więc składam już jej życzenia, ale jeszcze raz wszystkiego najlepszego Zuzia. No i teraz tutaj Dawid wszedł po jakąś zapiekse i chyba po jakiegoś... burgera. No i zaraz wracamy do domu. Byłam też w polo wymienić, bo Dawida mama mi kupiła takie kubeczki na herbatkę i był jeden tutaj zarysowany, bo akurat jak była, to nie było prądu i wiecie co, nie zauważyła i tu była taka no spora rysa, więc przy okazji jak byliśmy na chwileczkę po kilka rzeczy, no to mówię, a wymienię, mi się tak przypomniało na ostatnią chwilę, a dobrze mi Dawida mama mówiła, schowaj sobie kubek do auta, jak będziesz, to wymienisz. No i git. I przydała się ta wskazówka, bo tak to bym nie miała przy sobie. Jak słyszycie, jestem przeziębiona, mówię przez nos, więc dlatego też tak mało nagrywam, bo nie chcę was zanudzać. Dzisiaj sprzątałam i tyle. Obiad zrobiłam, pałeczki z kurczaka i tak to wygląda, proszę bardzo. Czekamy na Dawida i jedziemy. A jutro chłopcy mają wycieczkę. Jutro chłopcy mają wycieczkę, więc będzie fajnie. Na kulki jadą. No i wcale nie. Stachu. Taka brudna bluza, ona jest po całym dniu, bo to jeszcze w przedszkolu w niej był, co nie? I ten lizak z dzieciństwa pycha, właśnie ugryzłam Staśkowi kawałek. Mniami. Ignaś, też masz jeszcze? Pokaż. O, super, no. Stasiowi jeszcze raz na jakiś czas się zakaszlę. Zakaszlę się jeszcze raz na jakiś... No dzień dobry w kolejnym dniu vlogowania. Was bardzo przepraszam, ale u nas każdy był przeziębiony. Ja też jestem, więc dlatego takie są urywki. Zobaczcie, co ja dzisiaj tutaj zrobiłam. Pyszne bułeczki, te co ostatnio z jabłkami. Tym razem dałam rabarbar. Więc mamy oczywiście budyń waniliowy? Waniliowy, tak, waniliowy. Do tego rabarbar, troszeczkę w cynamonie, bo miałam już końcówkę, z cukrem, tutaj z kruszoneczką, więc no prezentują się obłędnie. Właśnie wsadzam je do piekarnika, zobaczymy jakie wyjdą. No i jeszcze będzie oczywiście jedna tura tutaj
No więc pieczemy, pieczemy od samego rana, pieczemy, sprzątamy i tak w kółko, wiecie, latam trochę tu, bo tu wyrastało ciasto. No, ale no, już nie mogę się doczekać, aż zjem. Pycha. Tadam! Mamy pierwszą turę, tak się prezentują już upieczone bułeczki, wyrosły naprawdę przepięknie. Chyba jestem zadowolona, nie próbowałam, na razie nie próbuję. Drugie już są w piekarniku, ja tutaj sobie powolutku, wiecie, ogarniam tam miskę, mam tutaj, tutaj jeszcze tą szpatułkę muszę zostawić. O, tutaj drugi talerz właśnie na kolejną turę, bo ich wychodzi 12. Ostatnio też tyle wyszło. No hejka, hejka, witam w kolejnym dniu vlogowania. Ada Leń stwierdziła, że bierze się do roboty, że tamte urywki to jakaś masakra, bo nagrywam 1, 2 i koniec. Więc dzisiaj mam nadzieję, że już dokończymy tego vloga i no i będę mogła go zmontować, po prostu Wam wstawić na kanał, bo już chyba 3-4 dni nic nie było, a ostatnio u mnie rzadko zdarza się przerwa taka dłuższa. I słuchajcie, zamówiłam ostatnio chłopcom w Sinseju koszulki, ponieważ tak jak Wam mówiłam, mają fazę na Pokémony, więc mówię, oho, to jest dobra okazja. Jeszcze zobaczyłam właśnie na Sinseju takie koszuleczki i mówię, biorę, więc jest tutaj jedna, nie wiem, która... Stasia. Ignaś już wczoraj sobie ją tam założył, więc pokażę Wam tutaj jedną. Okej, koszuleczka prezentuje się tak, jest biała. To będzie masakra. Ona może być na raz, może być na dwa, a może przetrwać dłużej, ale bardziej obstawiam pomiędzy jeden a dwa. Szkoda, że nie było innych kolorów, bo na pewno by się lepiej u nas sprawdziły. No ale białe koszuleczki też w szafie jednak muszą być. Zobaczcie, tutaj mają takiego Pikachu małego. Stasiowi zamówiłam 1,28 m, nie przymierzało, ale powinna być dobra. Nawet jak będzie taka luźniejsza, to ja po prostu takie lubię, podobają mi się. A tył wygląda tak, zobaczcie, tył jest ciekawszy, więcej się tutaj dzieje, większe są tutaj te rysunki, wszędzie Pikachu, no chłopcom się one bardzo podobają, więc taka koszuleczka i ona, kochani, jest tu cena. Z tego co pamiętam, to ona chyba kosztowała 17,99 zł. A tutaj Zarik sobie leży. Zarilek mój kochany. Wczoraj trochę ogarnęłam tutaj półkę chłopców. Uwierzcie mi, to jest porządek. To jest porządek, serio. Oni potrafią zrobić tutaj taki bałagan. Jest wszędzie, są kartki w ogóle, więc masakra. A pogoda za oknem jest taka. Mamy 20 stopni. No jest po prostu przepięknie. No i wszystko już zielone. Zobaczcie, orzech już ma piękne zielone liście. Od razu fajniej ten taras tutaj wygląda, jak te gałęzie tutaj wchodzą. Chociaż myślę, że niedługo będzie musieli poprzycinać niektóre, bo widzicie, to drzewo jest młode, ale też puszcza bardzo nisko te gałęzie. Chociaż mi się to podoba, no ale później może to troszeczkę, wiecie, utrudniać jakby funkcjonowanie, więc zobaczymy. No i te moje kwiatuszki pięknie się rozrosły. A, czemu by nie wyjść? O Jezu, myślałam, że tu mam klamkę od drugiej strony. Zobaczcie, jak one pięknie się rozrosły. Już widać, że są dużo, dużo jakby większe. Tutaj mamy też, o, tutaj wiszące. Więc no, uwielbiam te kwiatuszki. Przepiękny kolor, przepiękna pogoda. Czego chcieć więcej? Zaraz idę też Ferbusia ogarnąć, nakarmić, dać mu ziółka, zmienić mu wodę, dać siana, bo pewnie po nocy już wyjadł większość. I pokażę Wam też może nowości od firmy Vitapol, które Ferbuś dostał jako ambasador. Więc tak, za chwileczkę Wam pokażę, bo te siana są naprawdę ciekawe. A jeżeli chodzi jeszcze o wczorajsze bułeczki, to naprawdę wyszły bardzo dobre. Stasiowi jakoś nie podpasowały, bo jednak rabarbar jest delikatnie kwaśny. Mimo tego, że dodałam cukru, to jednak tą kwaskowość czuć. Ja lubię rabarbar, no ale wiecie co, Stasiowi po prostu nie przypadło do gustu. Wolał te z jabłuszkiem, one były wtedy takie słodziutkie i w ogóle jeszcze budyń, no to wiecie, rewelacja. A jednak rabarbar, no to tak kwaśnawo. Proszę, dla tych, którzy są chętni na króliczka, jeszcze nie mogą się zdecydować, to tak wygląda klatka po nocy. No już, już wypuszcza mamusia, jeju, jeju, wszędzie rozwalone. No, dzień dobry Ferbusiu, jak tam po nocy? Jak tam po nocy? Już karmimy, tak? I sprzątamy tutaj. Ale nie mamy żwirku, a kuweta już wygląda strasznie, więc trzeba będzie dzisiaj jechać po żwirek. Dobra, Ferbikson je już zioła, a ja przyniosłam tylko jedno siano, bo mam aż 4 rodzaje, ale chcę Wam pokazać. Zobaczcie, to jest siano akurat z różą i tutaj mamy sianko piękne, pachnące, długie źdźbła, ale u góry mamy właśnie dodatek płatków róży. Tak jest z każdym sianem z firmy właśnie Vitapol. Mamy z nagietkiem, mamy, kochani, z hibiskusem, mamy również z marchewką, więc będziemy testować, ale zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. O,
Zobaczcie, jak sobie zajada. Wybiera najlepsze smaczki, już widać. O, tak właśnie króliczki jedzą, tak? Coś można oczku, muszę ci zaraz przetrzeć, maluchu. Jeny, jak chrupiesz. Dobra, Ferbuś nakarmiony, z oczka mu wzięłam to, co miał. I teraz tutaj do Zarulki, która sobie śpi, a cała kanapa po prostu jest uwalona i w sierści, i w jakimś piasku, tak Zarulka. Dobra kochani, ja idę po dzieciaki, już jestem bardzo blisko placu zabaw. Jest ciepło, więc pewnie pani albo pan, nie wiem kto dzisiaj ma tam z nimi zajęcia jakby takie świetlicowe, postanowili pójść na dwór. Więc lecę, wracamy do domu, muszę naszykować Ignasiowi strój sportowy. Sobie też, słuchajcie, bo dzisiaj z niej mamy i trener zorganizował trening, że dzieci będą grały właśnie z mamami, więc ekstra, będzie śmiesznie, będzie się działo. Więc tak, dzisiaj taki trening, więc ja też sobie trochę poćwiczę. Dobra, chłopcy są, zaraz pogadamy Ignasiu, chłopcy są odebrani, tutaj proszę bardzo Ignac. Tutaj Stasiek! No dobrze, dobrze, jak nie chcesz to nie będę. Więc ja idę kochani tutaj z plecakiem, Stasiu postanowił, że nie chce się na razie pokazywać, więc uszanuję to i już nie będę. Myślałam, że tak się wiecie co, wygłupia. Ale jak nie chcesz, no to nie, to dobrze. Mamusia nie będzie nagrywać, każdy może... Szybko, 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 szybko. Ale dostałam, zobaczcie, przepiękną laurkę. W domu wam ją jeszcze pokażę. Dzień matki. Wow, piękne, piękne, piękne. Oj, zapniałam. Tutaj ignor. Super. W domu cię wycałuję, dobra? Pani gotowa na mecz. Wygram! Wygram! Nie wygram! Ty wygrasz? Sorry, ten bałagan, chłopcy wrócili z przedszkola, właśnie mówię, żeby sprzątnęli. Tak wygląda, o, rzeczywistość. Więc zaraz to sprzątną. Komplecik z Shein, bluza z Oceans Apart. Dobra, jesteśmy już na treningu, jeszcze mamy 10 minut, jak zawsze jesteśmy za wcześnie. Więc chłopcy oczywiście idą gdzie? Na plac zabaw. O, teraz tak fajniej w cieniu, dużo lepiej widać. Idą na plac zabaw, bawią się 5-10 minutek, wracamy, no i zaczynamy treningos, kochani, ale coś wam nagram jeszcze z placu zabaw, bo jest przepiękna pogoda i w ogóle te ujęcia od razu tak inaczej wyglądają, jak jest zieleń i w ogóle, och, coraz bardziej chce się po prostu nagrywać. O, piesek, po raz kolejny, już tu byliście. O, tutaj też jest to fajne, zobaczcie, jak fajnie zrobione, naprawdę. Staś już na huśtawce w białym ubraniu, białe spodenki założył, białą koszulkę, więc już to widzę, już to widzę. A Ignaś typowo na karuzeli, tak? Stasiu, sam dasz radę, czy cię rozhuśtać lekko? Zawsze jestem na karuzeli. Ale ja ci trochę pomogę, będziesz sam już, tak? Nie, nie. Stasiu się wystroił, proszę bardzo, jaki modniś, ekstra. Od drzewa do drzewa jest? Mostek wybił rek. Widzisz, Stasiu? Tak. Nie wiem, czy wam kochani mówiłam, ale my w ogóle jesteśmy w Łodzi, ponieważ Dawid zapomniał z pracy telefonu i musieliśmy się po niego wracać. No i dlatego jest też troszeczkę vloga jakby z mini podróży. Chłopcy zadowoleni? Tak. No, chłopcy są zadowoleni, że mogą się przejechać. Wiecie, godzinkę w tą, godzinkę w tą. Ja mam nadzieję, że w domu padną i jest piękne, piękne słońce. Zobaczcie. Trzęsie jak. Ale ładny. Wow. Bardzo mi się podoba. Hejka, w kolejnym dniu zrobimy sobie jeszcze szybki food haul, bo właśnie wróciliśmy z zakupów. Więc mamy dwa opakowania jajeczek, bo one idą szybko. Wzięłam też maślankę do obiadku, bo mamy łopatkę. Wczoraj kupiłam taką ładną, więc będzie z ziemniaczkami. O, ziemniaków nie kupiliśmy. Więc będzie z ziemniakami. Łopatka i z maślanką, papier, my zawsze kupujemy, wiecie, żeby był po prostu w zapasie, więc co zakupy, to tam do szafy później wkładamy. Weszłam też do Brico, bo musiałam kupić Ferbowi żwirek. Zaraz idę mu sprzątać, bo już ma niezły Armagedon, serio.
a nie mieliśmy żwirku. O! Tutaj mamy jakieś skrzydełka, bo chciałam do zupy właśnie kupić. Co tutaj jest? Bo to Dawid też dużo wrzucał do koszyka, nie wiem. Jest to krakowska kiełbaska taka. Chleb tostowy. Coś mnie gardło boli, kurczę molek, i tak kaszel mnie zaczyna męczyć. Mój ulubiony. Takie jogurciki pitne, wiecie, do pudełeczka właśnie ze śniadaniem do przedszkola. Co my tutaj mamy? Wiecie co? Wzięłam tego agenta, agent Max. I on wygląda praktycznie tak samo jak Domestos i jestem bardzo ciekawa, więc wypróbujemy sobie. On kosztuje tylko 6 zł, a Domestos kosztuje w Biedrze 17,99, więc taki zamiennik. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Jak macie, dajcie znać. Jajku. Mamy tutaj jabłuszka, też do, wiecie, do śniadaniówki. Kawa mi się skończyła, zaraz sobie robię, bo marzę o kawie takiej zwykłej. Wczoraj piłam 3 w jednym i nie przepadam za nimi, są dla mnie za słodkie i ta śmietanka mi nie odpowiada w ogóle, więc ja wolę taką kremową. Super jest, dychę kosztuje, a naprawdę jest dobra. Mamy też mięska mielone, zobaczcie, tutaj takie pakowane. Kilka tych jogurcików tutti. Z dobrym składem, bo tylko są tutaj 3 jakby składniki. Już Wam mówię jakie. Już Wam mówię. Serek, naturalny cukier, no i naturalny aromat waniliowy. Mamy również serek, takie mniejsze opakowanie, bo wczoraj kupiłam też, też takie małe opakowanie. Co tutaj Ignacy pokazuje? Boże, ja myślałam, że to coś bez spodnego, on ma takie cieliste. Tymbark. Jaki słodki napój musi być. Tutaj Dawid mi wziął prezydent, bo mamy takie coś, że Dawid mi po prostu wybiera jakiś ser pleśniowy, bo wie, że ja lubię, więc taki teraz naturalny. Ostatnio miałam z zielonym pieprzem. Buencję. Ała! Dawid mówi, że chyba była promka 3+1, więc wziął sobie różne płyny. Tutaj mamy z palm olive. A dobrze, myślałam, że wziął dwie z takiej samej firmy, jedno z innej. Dwa w jednym taki. No wiecie, faceci mają w ogóle płyn do wszystkiego, co nie? Tutaj mamy taki, jakiś chyba cytrusowy. I jeszcze taki, pomocham sobie ten, bo pierwszy. Największy ketchup. No, męsko. A ten? O, ten fajny. Ten taki fajny, delikatny troszeczkę jak z Daw mi się kojarzy, albo z Niwejką. Wielki ketchup. Wiecie, teraz grilliki, nie grilliki, jakieś tam sprawy. Nawet większe od tych płynów. No. Czekajcie. Jedno mleko, bo chyba jeszcze jakieś mam. Masz. Sosik, tak, gotowy do spaghetti. Oj, i mleczko. Dwa masełka. Jeszcze jedno mam chyba zamrożone. I zobaczcie, dwie kasie podobno też były w promce, a że ja piekę teraz te drożdżowe bułeczki. No to. No to. Kokosowe poduszeczki. Jaśki, no. Ja uwielbiałam je. Ja też. Cukier wanilinowy. No jest zawsze Tutaj mamy worki na śmieci, one są fajne, naprawdę, one są z czego? Zosia Samosia. Jak jest Jan niezbędny, to jest Zosia Samosia. I taki drzemik z czerwonej porzeczki. Dwa pary parówek. O, tym razem nawet wziął berlinki. Zawsze bierzemy Starczyńskiego, tutaj mamy berlinki. Wiem, że one są z takim no, słabym składem. Ser i zwykłe. Więc to... Dobra, to by był taki nasz szybki food haul. Wiem, że lubicie, więc stwierdziłam, że dogram i zmontuję Wam tego vloga. Oczywiście bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się już niedługo. Pa, pa! Udanego weekendu, kochani!